dzisiejszym programie. W zeszłym tygodniu poznaliśmy żołnierzy ze 173. Amerykańskiej Brygady Powietrzno-Desantowej. Dzisiaj zapraszamy na drugą relację z poligonu w Drawsku, gdzie skoczkowie kontynuują swoje ćwiczenia, doskonaląc współpracę z Polakami. Francuskie samoloty Rafale przybyły do Polski. Przyjrzymy się tym niezwykłym maszynom, których zadaniem jest wspomóc polski kontyngent Orlik w ramach natowskiej misji Baltic Air Policing. Historia wzajemnej pomocy i zaufania. Zobaczmy, jak rodziła się współpraca polskich i amerykańskich saperów w czasie misji ISAF w Afganistanie. Musi być tutaj postawione zadanie do zajęcia rubieży na dole, obrzeg przeszkody wodnej i drugi element walki, załamanie przeciwnika jeszcze w trakcie forsowania na drugim brzegu. Innej możliwości nie ma. Żołnierze ze 173. Brygady Powietrzno-Desantowej Armii Stanów Zjednoczonych dalej prowadzą ćwiczenia w Drawsku Pomorskim. Towarzyszą im skoczkowie 6. Krakowskiej Brygady Powietrzno-Desantowej. Przed żołnierzami z dwóch krajów stawiane są coraz trudniejsze zadania. Całe ćwiczenie tutaj, które realizujemy razem z kompanią amerykańską, kompanią powietrzno-desantową, pozwala nam uszczegółowić, sprecyzować pewne procedury, które znamy i stosujemy te same. Są to standardy natowskie, natomiast zweryfikowanie tego w polu, ramię w ramię, ręka w rękę, realizując wspólne zadania, zabezpieczając i ubezpieczając siebie nawzajem. Odebrałem, wykonuję odbiór. Jedynka, dwójka, trójka, naprzód. Trójka, naprzód, naprzód. Radek, rozbijać. Ekster 86, tu smak 58, melduje gotowość. Z prawej strony pozycja zajęta. Grupa piechoty na brzegu rzeki, zniszczyć! Nasza taktyka jest bardzo zbliżona. Oba nasze kraje są członkami NATO, więc mamy również podobne taktyki. A ćwiczenie to przebiega w zbliżony sposób do tego, w jaki prowadzimy je w Stanach Zjednoczonych. Są na bardzo wysokim poziomie wyszkolenia ogniowego, tak jak i moi żołnierze. Mamy tu do dyspozycji świetny teren, jest duży i otwarty. Praktycznie nie stawia przed nami żadnych ograniczeń. Bardzo nam się to podoba, ponieważ możemy wymyślać scenariusz ćwiczenia tak, jak nam pasuje. Dość nowe, dość ciekawe strzelanie, kierowanie ogniem plutonu w obronie przeszkody wodnej. Nie robiliśmy czegoś takiego. Sekcja! Granaty na lewej! Wykonać zapas, zająć zapasową rubież obrony. Mam do was użycie! Mają zapasowe stanowiska, naprzód! Naprzód! Wyskoczamy! 100%. Macie 100%, a drugi pluton 96%. Świetnie, a jak wam poszło? 100%. Mamy 100. No ale wiesz, dla was taki rodzaj strzelania to coś nowego. Więc mam nadzieję, a właściwie jestem pewien, że w czasie następnego takiego zadania dostaniecie 110%. Nigdy nie robiliśmy ćwiczenia w takim miejscu. Moi ludzie nigdy czegoś takiego nie widzieli, Polacy może podobnie. Za każdym razem, gdy pojawia się coś nowego, jest to dodatkowe wyzwanie. Ale uważam, że obie strony świetnie sobie poradziły. 100% skuteczności dla Polaków i prawie tyle samo dla nas, to doskonały wynik.
Bardzo doceniam pracę tego, kto składał mój spadochron. Otworzył się doskonale i mój skok udał się świetnie. W naszej armii mamy specjalnych ludzi, którzy składają spadochrony. Żołnierze nie muszą tego robić. Spadochrony są dla nich przygotowane. Dlatego tak mnie to ciekawi. Dla mnie to niezwykły widok. Tych spadochronów w dniu wczorajszym było ułożonych 110. W chwili obecnej mamy do ułożenia kolejny rzut, około 100 spadochronów. I w dniu dzisiejszym zakończymy przygotowanie do kolejnych skoków, które są planowane w następnym tygodniu. Zostaliśmy przeszkoleni z amerykańskimi procedurami, zapoznani z amerykańskim sprzętem. To nie jest tak, że do skoków spadochronowych podchodzimy od tak, może się uda. Zarówno Amerykanie przed realizacją skoków spadochronowych na naszym sprzęcie przebyli szkolenie spadochronowe i mogli skoczyć. Razem z kolegą Tedim Borawskim, dowódcą kompanii amerykańskiej, mieliśmy możliwość pierw my uczestniczyłem w skokach spadochronowych na sprzęcie amerykańskim, nowych spadochronach T-11. Dwa dni później to kompania amerykańska skakała na naszych spadochronach AD-95. Czuję zaufanie, widząc, jak sami pakują spadochrony. Są prawdziwymi specjalistami w swoim fachu. Ufam ich ekwipunkowi tak samo, jak ufam swojemu. Myślę, że to ćwiczenie jest świetną okazją do doskonalenia partnerstwa z naszymi polskimi sojusznikami. Możemy dowiedzieć się, jak 6. Brygada Powietrzno-Desantowa pracuje i przyjrzeć się jej operacyjności. Jednocześnie uczymy się na najwyższym poziomie, jak wspólnie pracować. Szczególnie interesuje nas, jak przygotowujecie się do wykonywania zadań, a skoczkowie, którzy skaczą z nami, widzą, jak my to robimy. Tak najlepiej budować partnerstwo. Sam skok, dość podobne procedury realizacji samych skoków spadochronowych, przygotowania do tych skoków. Sama technika skoku jest też dość podobna. Klasa spadochronu troszeczkę inna. Sam kształt spadochronu amerykański jest spadochronem kwadratowym, pozwala na większe sterowanie i większą możliwość obrania kierunku lotu, czy wykonywania ślizgów kierunkowych. No jest to dość ważne w przypadku unikania sytuacji splątania się skoczków. Chcę podziękować za możliwość przebywania w waszym kraju. Dla mnie jako dowódcy, dla kapitana Borowskiego, chorążego Lina i wszystkich spadochroniarzy, służba z wami jest wielkim przywilejem. Dziękuję. Uważamy w moim kraju, że wymienienie się ekwipunkiem to złączenie skoczków na stałe. To połączenie dwóch krajów i skoczków dwóch odrębnych narodowości. Myśmy skoczyli z waszymi spadochronami, a wy skoczyliście z naszymi. Teraz więc tworzymy jedną grupę i bardzo się z tego cieszę. Ważne jest, byśmy kontynuowali tę relację w przyszłości. Thanks very much. Thank you, sir. Najważniejszą rzeczą dla skoczków spadochronowych jest zaufanie. To zaufanie sprawia, że wszystko staje się możliwe. Warunkowy 6374. 33-6376. W 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku wylądowały 4 francuskie myśliwce Rafale wraz z załogami i personelem technicznym. Ich zadaniem jest wzmocnienie natowskiej misji Baltic Air Policing. Obecnie podstawą lotniczego dyżuru wojsk Sojuszu na Litwie jest polski kontyngent Orlik. 4-miesięczny dyżur Francuzów jest odpowiedzią na sytuację wywołaną kryzysem na Ukrainie. Jesteśmy w Polsce, by wypełniać zadania powietrznej policji. Jesteśmy w gotowości przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dyżur tworzy 2 pilotów, 2 samoloty oraz ekipa techniczna. Musimy być gotowi, by w bardzo krótkim czasie uruchomić samoloty. Siły powietrzne Francji są wsparciem dla misji Air Policing w rejonie państw bałtyckich.
Siły francuskie stacjonują u nas na lotnisku w Malborku, wykonują stąd swoje misje treningowe w ramach właśnie misji Air Policing, jak również misje zadania lotnicze polegające na wspólnych lotach, wspólnym ćwiczeniu pomiędzy francuskimi pilotami i naszymi pilotami z Malborka. Zadaniem misji Baltic Air Policing jest przechwytywanie maszyn latających, które w jakiś sposób łamią prawo międzynarodowe. Obecnie ze względu na sytuację polityczną jesteśmy szczególnie czujni. Ale jest to misja, którą znamy, która trwa już od wielu lat i znane są jej wszystkie procedury. Pozwala nam to pracować bezpiecznie i według jasnych reguł. Samoloty Rafale były już wielokrotnie sprawdzone operacyjnie. Używaliśmy ich z powodzeniem w czasie konfliktu w Libii, w Afganistanie, a ostatniego roku w Mali. Zarówno ekipy, jak i samoloty są już bardzo doświadczone. To, co wyróżnia Rafale od innych myśliwców, to fakt, że dysponuje on dwoma silnikami odrzutowymi, co zapewnia mu niezwykłą siłę. Niezwykła jest też jego zdolność wykorzystania wielorakich danych. Patrząc z zewnątrz, samolot charakteryzują dodatkowe skrzydła. Ich sterowanie odbywa się całkowicie elektronicznie za pomocą komputera pokładowego. System ten nazywamy fly-by-wire. Rafale oznacza po francusku podmuch, co wynika z faktu, że leci on w sposób niestabilny na granicy krytycznych parametrów lotu. W ten sposób samolot jest niezwykle zwrotny i czuły w prowadzeniu. Komputer zajmuje się nieustannie reagowaniem na te niestabilności. Wyróżnikiem Rafala jest również jego system optoelektroniczny, który jest częścią składową złożonego systemu detektorów. Samolot jest w stanie zintegrować informacje i sygnały pochodzące z różnych odbiorników, detektorów optoelektronicznych, optycznych oraz elektronicznych. Latanie na Rafalu jest realizacją dziecięcego marzenia. To samolot, który jest wspaniały na wszystkich poziomach. Wspaniały, jeśli chodzi o warunki lotu, sterowanie, nośność i uzbrojenie. Lata się nim niezwykle komfortowo. Zabezpiecza ich pod względem logistycznym. Mogą korzystać z całego terenu lotniska, bazy, jak również z polskiej przestrzeni powietrznej, w której to mogą realizować zadania, począwszy od najprostszych przechwyceń poprzez zaawansowane szkolenie, treningi w walkach powietrznych, jak również współdziałanie z siłami lądowymi na poligonach naszych, z lotnictwem transportowym, lotnictwem śmigłowcowym. MiG jest samolotem z bardzo dobrymi właściwościami aerodynamicznymi. To niebezpieczny przeciwnik w walce bezpośredniej. Wspólne treningi z Polakami wykorzystamy, by zmierzyć się z tymi maszynami. Na świecie każda eskadra, każde siły powietrzne mają własną taktykę. Taktykę, którą posługują się podczas realizacji misji bojowych, jak również
podczas typowego szkolenia, podczas typowego treningu. Mam nadzieję, że uda nam się z pobytu sił francuskich w Malborku wynieść jak najwięcej tej wiedzy, i którą później możemy zastosować w szkoleniu naszych pilotów. Wszystkie samoloty, które biorą udział w misji Air Policing, są uzbrojone. Mają nam pozwolić skutecznie reagować, gdy zajdzie taka potrzeba. Dysponujemy pociskami sterowanymi pod czerwienią oraz elektromagnetycznie, co pozwala nam działać zarówno przy dobrej, jak i przy złej pogodzie. Posiadamy również działko, które może być użyte w razie walki bezpośredniej. Ich użycie w ramach tej misji regulowane jest bardzo precyzyjnymi i surowymi zasadami, opracowanymi przez NATO. Żołnierze z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów służyli w czasie 13. zmiany polskiego kontyngentu w Afganistanie. Dla każdego z nich był to czas ciężki i niebezpieczny. Niezwykle ważna była skuteczna współpraca i wsparcie żołnierzy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. W trakcie ostatniej zmiany w Afganistanie koordynowałem działalność zespołów oczyszczania dróg, czyli amerykańskich zespołów RCP. Każdy wyjazd poza bazę w celu sprawdzenia odcinka drogi realizowaliśmy z zespołami amerykańskimi. Nagle mieliśmy, prawda, działać w ramach patroli razem z RCP. Wcześniej oni jeździli po prostu osobno, oni sobie, my sobie. Także te nasze procedury i sposób, w jaki pracujemy, to zupełnie były inne. Oni chyba też nie wiedzieli za bardzo, co się po nas spodziewać. My to tam, no też nie specjalnie, jakoś wiedzieliśmy, no każdy tam plus minus coś słyszał. Amerykanie robią tak, Polacy robią tak, no ale teraz jak to zgrać, no. Poznawaliśmy ich sprzęt, tak, przede wszystkim był sprzęt. Ich tam techniki pracy, podejść do pewnych miejsc niebezpiecznych. My swoje pokazywaliśmy, wszystko to było na tej zasadzie, że z tego, co my wiemy, to Amerykanie lubieli z nami pracować. Swoje zaufanie budowaliśmy poprzez ciężką pracę. Saper nigdy nie powiedział, że nie sprawdzi, nigdy nie powiedział, że już jest zmęczony. On po prostu szedł dalej i oni to widzieli. Wiedzieli, że mogą nam zaufać w kwestii, prawda, sprawdzania drogi na jakichś bliższych odległościach. My za to wiedzieliśmy, że jak oni tam polecą sobie daleko od drogi, też tak, też zrobią dobrą robotę. Kiedy dochodziło do jakichś, prawda, sytuacji, gdzie kontakt ogniowy, tak samo, to nie było mowy, że ktoś kogoś zostawiał, prawda, czy to Amerykanin, czy Polak, ja każdy każdemu pomagał. Przemieszczamy się w waszym kierunku. Zdarzały się sytuacje, gdzie my potrzebowaliśmy dodatkowego sprzętu specjalistycznego, typu zakłócarki plecakowe, typu jeszcze innego rodzaju wykrywacze niż my dysponujemy. Wystarczył jeden telefon za zwykłym podpisem. Oni udostępniali nam sprzęt, ale również, co za tym szło, dawali nam możliwości szkolenia. Oni stwierdzili, że my jesteśmy ludźmi godnymi zaufania. Oni z nami chcieli jeździć wszędzie. Oni chcieli polskich saperów, żebyśmy my w każdym patrolu z nimi uczestniczyli. Jeżeli polski saper podjął decyzję, że ten patrol należy zatrzymać, bo my chcemy coś sprawdzić, amerykański dowódca zespołu oczyszczania dróg powiedział: nie ma problemu, zatrzymujemy się, wychodzicie. I najczęściej, jeżeli polscy saperzy wychodzili, to amerykańscy saperzy także wychodzili, bo oni sprawdzali jakby inne obszary. Rozwinęło się w to bardzo fajną współpracę, te więzi się zaciśniły na koniec misji, naprawdę, no tak, żegnaliśmy się jak tacy naprawdę dobrzy znajomi. Przed wyjazdem do Afganistanu nie spodziewałem się, że poznam tylu przyjaciół, tylu ludzi, na których mogę polegać.